spotkaliśmy się dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, gdzie wspólnie ze strażakami z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Suwałkach i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym postaraliśmy się przybliżyć zawodnikom kwestie związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego. Takie kwestie, które mogą się wydarzyć również na meczach siatkówki i w miejscach, gdzie zbiera się duża ilość ludzi. I bardzo często pojawiają się takie głosy, że w momencie, kiedy osoba traci przytomność albo zaburzone są jej funkcje życiowe, nie ma nikogo albo boją się ludzie po prostu podejść i wykonać pewne czynności wstępne ratownicze, które, umówmy się, ratują najwyższe dobro, jakim jest zdrowie i życie człowieka. I stąd też nasze spotkanie dzisiejsze tutaj i umożliwienie i przybliżenie zawodnikom, trenerom i wszystkim, którzy byli tutaj obecni, właśnie tego, w jaki sposób podjąć te pierwsze czynności, które ze względu na czas reakcji są, wydaje się być, najważniejsze. Mimo że znajomość gdzieś tam w naszych głowach jest i wcześniej czy później przechodzimy gdzieś kwestie jakieś szkoleniowe w tym zakresie, to mimo wszystko ten stres tej ciężkiej sytuacji doprowadza do tego, że czujemy się, jakbyśmy byli sparaliżowani. A to właśnie chodzi o to, żeby wykonać wszystko to, co możemy na samym początku, czyli po pierwsze powiadomić służby ratunkowe, po drugie jakąkolwiek reakcją wykazać się i sprawdzić, co temu człowiekowi, który jest w sytuacji zagrożenia życia, dolega, bo być może czasami te nasze wstępne i pierwsze czynności przyniosą pożądany efekt i skończy się to szczęśliwie dla wszystkich. Jak sami Państwo też zresztą widzicie, a bywacie na meczach, ja sam bywam i widzę, że po pierwsze imprezy zawsze są bezpieczne, zawsze są profesjonalnie zabezpieczone, jeśli chodzi o służby, a i same środowisko sympatyków siatkówki wykazuje się wyjątkowym poczuciem dyscypliny, zdyscyplinowania i cóż, ja bym sobie życzył tylko, żeby hale zawsze były wypełnione po brzegi, bo tam jest świetna atmosfera, duże poczucie bezpieczeństwa, a na pewno takie szkolenie jak dzisiaj to bezpieczeństwo jeszcze zwiększa. Także bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i oczywiście serdecznie zapraszam na meczki Ślepska Malów Suwałki. NKS Ślepsk Malów Suwałki. Razem możemy więcej.